Void Fighting. Ja jestem w wadze minus 33. To jest trochę inne niż te zwykłe, bo to nie jest walka ciągła, tylko mam przerwy takie, że na przykład mam punkt i od razu jest stop jakby i zaczynamy od nowa potem. Byłam na początku na takich pierwszych, takich właśnie z mojego klubu. I to były takie spokojne, na pałki się najpierw te biłam, takie te. I potem zaczęłam trochę już pochodzić na rękawice, trochę tak, powoli, powoli. Byłam na kilku już bardzo dużo turniejach. No i byłam na mistrzostwach potem Polski w Bełtowie 3 czerwca. I tak to się zaczęło, że przyjęli mnie do kadry i po prostu pojechałam na mistrzostwa Europy. Zdobyłam pierwsze miejsce, było bardzo fajnie, trochę stresu było jednak. Oczywiście miałam wsparcie moich koleżanek w ogóle, no i było bardzo fajnie. Walka finałowa wyglądała tak, że na początku bardzo się stresowałam, prawie zemdlałam, ale było super. Bardzo łatwo mi się z nią walczyło. Nie dowierzałam w ogóle, że ja jestem mistrzynią Europy. Rodzice bardzo chcieli mnie zapisać, bo chcieli, żebym coś jednak umiała się obronić w ogóle. To już bardzo od jak miałam może 5 lat, to już mnie namawiali. A ja jednak nie chciałam się do tego tak powoli, niechętnie, ale jednak kiedyś się zgodziłam, poszłam na pierwszy trening i powiedziałam, kurde, to jednak mi się podoba i chcę dalej to ciągnąć. No i bardzo się rozwijałam w tym i no, tak do tego doszło, że byłam na mistrzostwach Europy. Obawa była taka, że Lena leciała tak naprawdę sama, tak? Bo leciała tylko z trenerem kadry do Turcji i to kawał drogi. Zdecydowała się, poleciała, więc super. Więc widać, że rzeczywiście jest to sport dla każdego i uczy pewnej pokory, uczy też pewnych zasad i to w przypadku Leny rzeczywiście widać, tak? I tutaj świetnie sobie poradziła, bo nie każde dziecko jest w stanie sobie poradzić tak świetnie ze stresem, tak? A to się przekłada i na szkołę, przekłada się na życie codzienne, na wszystko tak naprawdę. Ona ma niesamowitą determinację, nawet kiedy jest chora, przeziębiona, to i tak albo napisze, rodzice napiszą, że trenerze, no Lena źle się czuje i na przykład, ale chce iść na trening, tak? I co mamy zrobić, nie? W tym momencie. No ja mówię, no nie, zostańcie w domu, tak? No to jest jednak jeszcze dziecko, nie można od niej tak wymagać, jak od normalnego zawodnika, ale no ma niesamowitą siłę i charakter i chce to robić, tak? To jest najfajniejsze, że chce to robić. Żeby się dostać na te mistrzostwa Europy, trzeba było rzeczywiście wygrać tytuł mistrzyni Polski, ona to zrobiła, w świetnym stylu wygrała, dostała powołanie, to też było to dla nas wielkie zaskoczenie. Musiała być 3 razy na zgrupowaniu i to daleko, bo aż w Węgrowie, więc no to jest z Gorzowa, jest kawał drogi. I rzeczywiście 3 razy tam rodzice ją zawieźli na to zgrupowanie. Tam się zaprezentowała rewelacyjnie. No i ostatecznie zaprezentowało to tym, że trener kadry zdecydował się ją zabrać ze sobą do tej Turcji. No i tam myślę, że no nie zawiodła nikogo, tak, bo zdobyła 2 złote medale, nie jeden medal, tylko 2 złote, bo jeden indywidualnie, drugi drużynowo. I naprawdę dla nas, dla klubu jest to największe osiągnięcie, jakie kiedykolwiek któryś zawodnik wywalczył. Bo oczywiście mieliśmy medale z Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, no ale nigdy nie mieliśmy 2, tak? I to pod rząd zdobytych przez jednego zawodnika, więc to jest naprawdę zdecydowanie największy sukces.